Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mike Vanty. A z tej strony Sanepid, witamy Was dzisiaj w kolejnym wyzwaniu ostrości, które jest dzisiaj wyjątkowe z powodów takich, że drugi raz próbujemy sos, który już wcześniej kiedyś próbowaliśmy. I też jest to też wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz próbujemy sos, którego nie kupiliśmy my. Dostaliśmy go w prezencie tutaj od naszego dobrego kolegi, hojnego darczyńcy, tak to określmy. Jest on już w 2/3, jak widać, napoczęty, ale ponieważ kolega stwierdził, że jednak gustuje w ostrościach mniej mocnych, stwierdził, że ten mi pozostawi. W związku z czym zdecydowaliśmy, że specjalnie, to jest myślą o Was, drodzy widzowie, wrócimy do niego i zrecenzujemy go. To jest odrobinę słabszy brat Dave'a Insanity. Chyba 248 tysięcy jednostek ostrości ma, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy się pomyliłem, 48? A dokładnie tak. No jednak, pamięć nie zawodzi. 48 tysięcy jednostek w skali Scoville'a. Czyli o 3 tysiące mniej niż Dave Insanity. Zabierzemy się za podanie Wam składu. Jak widzicie, kolega tutaj coś z tym składem robił. Nie wiadomo co, jest on niekompletny. W ogóle pokażemy od razu też, jak to się prezentuje. Widzicie, tak to wygląda. Papryczka się wyleguje w towarzystwie czosnku tutaj, tym razem. Podaję skład z kartki. Ostra czerwona chili, sok z limonki, ekstrakt z chili, pomidory, wino z jeżyn, cebula, czosnek, chili jalapeno, kwasek cytrynowy, witamina C, cukier, ocet, woda, guma ksantanowa, przyprawy. Sos jest wyjątkowo ostry, począwszy od zakupu, całe ryzyko związane z jego używaniem i spożywaniem przechodzi w całości na nabywcę. W sumie jak każdy sos, który kupujemy już. No właśnie, to też chciałem powiedzieć. Jak pierwszy raz testowaliśmy ten sos, to nie powalił nas, może dlatego, że nie wzięliśmy takiej dawki jakiejś konkretnej, bo kolega, który z nami wtedy to testował, określił to jako rozżarzone węgle, nie? Więc trochę nas to zdziwiło. My tego tak nie odczuliśmy. Nie? Widać, że wtedy po prostu no, nie wzięliśmy, widać może odpowiedniej dawki, jak wtedy pamiętam. No. Wówczas ten sos, jak się przyleżał w lodówce, później braliśmy go prawdopodobnie już w większych dawkach, to już chyba... Już też mogliśmy o nim powiedzieć, że to są rozżarzone węgle. Więc żeby dzisiaj uniknąć na przykład jakiegoś niedopowiedzenia, będziemy stawać na łyżeczkach. Po ostatnich przygodach z widołem miałem ochotę już uniknąć łyżeczek, no ale tutaj znam ten sos dobrze, więc... To jest jedyny słuszny sposób testowania, nie? Bez żadnych przekłamań. Łyżeczka. Dobrze, no nic, też będę dozował. Mówimy wrażenie zapachowe? Możesz, no. Taki bardzo specyficzny zapach właśnie, nie wiem, jak ty to określiłeś? No, octowy, czy ja czuję taki ocet trochę kwaśny, nie? Ja właśnie nie wiem, jak to ma taki bardzo specyficzny zapach, żaden inny sos chyba tak nie pachnie. Bardzo specyficzny, ciężko mi go opisać. Będą po prostu te wina z jeżyn, nie? Według dodania takiego innego kwasu, nie? Niż normalnie. Połowę tej łyżeczki? No, może 3/4. Połowa to może nie, 3/4 dajmy. No to jeszcze to będzie taka... Chyba, spójrz. To jest połowa chyba. Połowa mówisz. No, to jest połowa. Mamy trochę więcej. Dobra, już widzieliście mi, jaka konsystencja jest, to już tam nie będę się bawił w kadrowanie tego. Dobra, to będzie tak prawie cała. To będzie cała. No nie jest dobra. A cholera. Trzymaj. Jak już się bawić na całego? Dobra. To co, huśnie, mogę nie uśnieć, nie. Tak. Czekaj. No, nie połykaj, wiesz, od razu tylko, wiesz, a dobrze, że mówisz, bo ja w sumie... Bo to od razu, wiesz, to jest prasko połykać, jestem przyzwyczajony do tego, żeby od razu połykać, więc... Dobrze, że dokładnie. Ale chwilę patrzę. Zasmakuj. Dziwnie to brzmi, sorry. Dobra, jedziemy, nie będziemy przedłużać. Okay. No, ten dosyć kwaśny. Przyszła gorąco, teraz rozchodzi się w jamie ustnej. Zaczęła się czkawka. Już czkawkę z umiem, tutaj szczekam. Ale na tym tyle, nie? Jakoś idzie. Działa tak jak wtedy. Rozchodzi się ostrość w krtani, w przełyku. Tak. Nie atakuje w ogóle języka, ale atakuje przełyk apogalnie. A tak jak pierwszy raz. Wygryza go. Ja śmiem się nie zgodzić. Mi coraz bardziej wypala język. I gardło. Mi gardło zaatakował. Aż tak, że ból czujesz w uszach prawie. Pierwsza łza się pojawiła u mnie. U mnie też? Spróbujmy, czy to jeszcze działa. No, u mnie nigdy nie działało, więc ja sobie odpuszczę. Siła medytacji. Albo może też spróbuję. Nie, nichuja.
Nie można o tym myśleć. Gorzej, jak to trafi do żołądka, to wtedy nie ma ratunku. Poczułem drętwienie w nogach. Bez jaj. Nie, bez kitu, nie. Seryjnie. U mnie już ma schodzi. Już ma najgorsze za mną. Mi teraz przyłyku zaczyna działać dopiero. A mi się przeniósł w nogi. Czuję drętwienie w nogi, jak w widoły. Jak w pająku czuję tej drętwienie. Nie, nie. Zdrętwiały mi nogi. Oby tylko nie doszedł do żołądka. Mrowienie czuję wokół ust. Te jak przy pająku, mrowienie w stopach. Ale czy nie, to jest tak jak ten, miałem... Przepliczce? Nie, to było przy tym, przy... Dragonfire. Też miałem mrowienie takiego podobne. No też mi... To samo mam. No. Oj, to jest złe. Cała twarz mi zaczęła ten... robić. Was tak? Aha. O kurde. I tak z tej strony, z obrwu. A czujesz jakieś mrowienie? Nie, nie. Ale robi robotę, nie? Taki kurde, nie? Wystany. Co, Sony? Tak. No jak coś powiedz. Bo ty nigdy nie zrymujesz, tylko tak się opanowujesz, ale staraj się coś powiedzieć. Ja mi się nie chce mówić. Nie, nie chce mi się mówić. Ale jak mówisz, to tak ten organizm nie myśli o tym bólu. No nie. U mnie tego zmrowienie zostało. Ale czekam, że dojdzie do żołądka, nie? Wtedy wybuchnę chyba z bólu. Dobra. Czekaj, jest klata, to chyba trzeba już się uspokoić. Jest klata. A nie mam mrowienia? Przyszło ci układ nerwowy? U mnie takie kurne, jakby takie kurne centralnie. Jakby stado mrówek mi chodziło po twarzy, czuję. Ale jak dojdzie do żołądka, to już padnę na cycy z bólu. Powiem tak, jest to konkretniejsze niż kiedy pierwszy raz to testowaliśmy. Jak to już zauważyłem dawno temu, że sos po otwarciu dochodzi jeszcze. W lodóweczce. I mówię, że teraz jak ma 48 tysięcy deklarowane, teraz tak jego ostrość można ocenić około 70 tysięcy. No zgodzisz się z panem, że ostrość tego sosu przewyższyła już tą deklarowaną? Myślę, że tak. Nie słyszeli tego widzowie. Myślę, że tak! No. U mnie jest dobrze, bo nie doszedł do żołądka. U mnie jest tak dziwnie, jakby... Zatrzymał się na klacie, jakby chciał jeszcze wracać. A u mnie cały czas, wiesz, czuję mrowienie, nie? Wokół, wiesz, co na twarzy. Pali w płuca. I boli, czasami takie ataki bólu. Chciałbym wziąć czekoladę, ale boję się, że jeszcze jak też to przepchnie to gdzieś do żołądka i... Mam to samo, dokładnie to samo myślę. Już od kilku minut myślę o czekoladzie, mówię, nie, to jest złudne. Bo mnie wszyscy już zeszło, nie? Tylko czekam na ten żołądek. Żołądek czekam, ale chyba się nie doczekam. Chyba jest... dobrze dzisiaj. Parzą mnie usta. Już nie wiem, już parzenie już czuję. Tu już przeszło. Tu. Tak? U mnie tylko parzą usta tylko. Odtąd dotąd mi parzy, na tym odcinku. Puca. Jak na habanero, nie? Więc taką ostrość bym powiedział. Podobnie tak może być, odbierasz tak. Jak habanero. Tak to wygląda między ten odus, czym mają ostrości, jak na habanero, nie? Ja dosyć szybko to opanowałem, w sumie ja nie miałem aż takiej ekspresji jak przy Widowu. A Sany jak to Sany daje popis. Ktoś musi, nie? Ktoś musi. Rozsadza ból, taki cichy ból. Co to jest cichy ból? Objaśnisz mi to? Spróbuję. Ale śmierci widzisz, nie? Jeśli już to gdzieś daleko stoi.
Gdzieś tam czeka przyczajona, no, żeby zaatakować i zabrać moją duszę. Nie mogę mówić głośno, bo wtedy no, jest gorzej. Tak, no właśnie nie. U mnie, że jak mówię, to wtedy jakby to mózg nie odbiera tego tak, jakby się nie skupiał na tej ostrości. Pomija ją. A tak, dobra, to opisz mi, co znaczyło, o co mówiłeś, ten cichy ból. Chciałem dowiedzieć się, co to znaczy cichy ból. On gdzieś się tak skrywa, jest tutaj gdzieś głęboko, ale momentami tak wychodzi, tak też. Coś zaczyna rozpierdalać, potem się chowa z powrotem. Aha. Cichy ból, aha. Jestem w stanie takiego, wiesz, szalonego poetyzmu, że tak to nazwa. Przez to. Nie pan. Nie pan coś takiego jak cichy ból. Do uszu, dlatego zrobił to. O, bo do uszu się dostało. No to ja miałem. Ja na początku, jak przeszło po pierwszym gryzie, że powiedziałem, że jakby że ból przeszedł aż z gardła aż do uszu. U mnie to jeszcze chyba długo będzie trwać, ale to już Majku, ty musisz ocenić, to jest tyle, chyba, ja nie wiem, jest ocenia. Szkoda, że nie widzicie, co San robi pod tym stole, jakieś kołowrotki masuje na nogi, kurczę, nie wiadomo, co robi z ciałem, nie? Muszę czymś ręce zająć. Podwyższyłeś jego ostrość, dojrzał po prostu w tej lodówce i nie jest już ten sam sos, co na początku, kiedy kupuje się go od razu i wyjmuje się prosto z paczki. Ale smakowo jest ten sam, dokładnie sos. Wchodzi do żołądka! O nie! Serio? Nie! O kurwa, przepraszam, ale teraz będę przeklinał. O kurwa, chuj tępy, ja pierdolę! Ja jebie! Jedzisz chwilę? Zresztą tak źle? A tak jest jak ten? Jak Inferno? Czy gorzej? Nie, aż tak nie, ale... Przepraszam Państwa, ale muszę chodzić do toalety niestety. Już teraz? Ale dopiero się zaczął ból żołądku. Ale tu już jeszcze... No wiesz, tu się szykuje srakowisty sos dupy teraz. Ja to muszę w siebie wyrzucić. Balast! Ale tak jak opisz ból, tak jeszcze... Bo... Wiesz co, ból nie jest taki straszny. Jak zaczynał wchodzić, to już myślałem, że to będzie jakaś masakra, no nie? Ale nie, teraz się uspokoił. Jesteśmy po 10-minutowej przerwie, mniej więcej tyle potrzebował kolega Sany, żeby jakoś dojść do siebie na to podsumowanie sosu. Mhm. Nie, teraz jest już okej, okay. Poza tym, że czuję się bardzo wyczerpany, zmęczony. W brzuchu czuję nadal lekki ból, ale już w pewnym momencie myślałem, że będę zwracał treść żołądkową. Był taki jeden odruch. To chyba było najgorsze, co mnie spotkało dzisiaj. No ale na kibel cię posadził, nie? Dlatego ta przerwa w sumie. Sos dzięki temu, że został już otwarty i leżał już w lodówce, po prostu dojrzał jak wino. I jego ostrość deklarowana zwiększyła się tak na moje oko przynajmniej o 20 tysięcy jednostek. I odebraliśmy go wiele mocniej niż jak testowaliśmy go pierwszy raz. Więc no nie można powiedzieć, że nas zawiódł, rozczarował, wręcz przeciwnie. No i co, w sumie tyle. Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. Więc to wyzwanie przeprowadzali dla was, no jak zwykle, Majwant i Sany Pit. Do zobaczenia. Wkrótce. Ja. Trzymajcie się. Będę wiedział, czy się zalałem potem od ostrości czy od słońca. W razie nie jest najgorzej. Nie? Ja już czuję, że będzie... Kurna, mnie z każdą sekundą jest coraz gorzej. Boże, jak parzy, jak pali! Jezu, pali, no. Ej, ale jest pikantny, kurde, dosyć mocno. Jest porządnie ostry, powiem wam.